Jesteśmy po ważeniu przed galą Tymex Boxing Night 20 tutaj w Dzierżoniowie. Z nami Karol Łapawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Człowiek, którego zawodowy debiut miałem okazję, miałem przyjemność oglądać na żywo. Debiut udany, debiut zwycięski, ale też debiut, po którym ty też jako ambitny zawodnik, no nie ukrywałeś tego, że to nie wyglądało tak, jak chciałbyś, żeby wyglądało. No nie byłem usatysfakcjonowany, zdecydowanie. Zdarzyła się w pierwszej rundzie taka sytuacja, że potknąłem się o nogę rywala. Przewróciłem się, sędzia uznał to jako liczenie, co w boksie równa się z przegraniem rundy 10-8. No i przyznam, zestresowałem się, bardzo się zestresowałem, uciekłem się do środków, które wiedziałem, że w walce w zwarciu będę... No tam po prostu byłem pewien, że wygram tą walkę, także zrobiłem to, ale to nie był jakby boks, który ja chciałem pokazać. Także jutro kolejna okazja, przygotowałem się na to, żeby pokazać naprawdę dobry boks. No to też twój promotor Mariusz Grabowski powiedział, że to był udany debiut, ale jutro oczekuje nie tylko wygranej, ale przede wszystkim dużo lepszego stylu. Ale to rozumiem, że jest też coś, czego ty sam od siebie wymagasz. Dokładnie tak. To, ja myślę, że to jest po prostu kwestia doświadczenia, tego, żebym się regularnie bił i będziecie oglądać sporo dobrego boksu z mojej strony. To banał, ale są tacy zawodnicy, którzy w ogóle nie oglądają walk swoich rywali, są tacy, którzy tego nie chcą oglądać, tylko proszą trenera, żeby to obejrzał i tylko im przekazał te wskazówki konkretne. Są tacy, którzy spędzają tych godzin wiele, żeby te walki znaleźć, oglądać. A jakim typem zawodnika ty jesteś? Ja obejrzałem wielokrotnie walki mojego rywala. No i jakie wnioski? Oczywiście domyślam się, że nie wszystko możemy teraz powiedzieć, ale jakieś tam kulisy, coś tam możesz nam zdradzić. No jest to rywal, który zamyka się w podwójnej gardzie i szuka tam mocnego ciosu. Czeka, żebym się otworzył, żebym go zaczął bić i tam chce z tej podwójnej gardy mocno skontrować. I wiele razy mu się to udało, może nie jakoś bardzo wiele, ale zrobił to kilka razy, także na to na pewno będę uważny. Sam mam przygotowany myczek na niego. Po prostu oglądajcie od samego początku. Karol, bo o tym ja nie miałem okazji nigdy cię zapytać. Ja się kojarzę jako gościa, który w tym olimpijskim boksie w Polsce zdobył wszystko, co tak naprawdę jest do zdobycia i to nie raz, ale czterokrotnie. Co było takim czynnikiem, argumentem, który najbardziej gdzieś przekonał cię do tego, żeby wejść w ten zawodowy boks? Ogólnie rzecz biorąc, ja zawsze byłem zawodnikiem, który jeśli zdarzyło mi się zrobić źle zawalczyć, to najczęściej było z powodu przespanej pierwszej rundy. Czy ja jestem zawodnikiem, który się rozkręca i gdzieś tam rozmawialiśmy z moim trenerem, że warto będzie po prostu walczyć na dłuższych dystansach i ja też nie mogę się doczekać, kiedy moje walki będą, chcę je kończyć przed czasem oczywiście, ale będą kontraktowane na 6, 8, 10 później rund, bo nawet z Damianem Wrzesińskim mieliśmy sparring 8-rundowy i po prostu w tych kolejnych 4 rundach, gdzie już by było teoretycznie po moim pojedynku, ja czułem się fenomenalnie i właśnie na zmęczeniu dużo więcej mam takich kocich ruchów, takiego instynktu bokserskiego i sam lubię wtedy oglądać swój boks. Także myślę, że po prostu dłuższy dystans no i większa widowiskowość, nie ma co ukrywać. No i widzę, że jesteś taki bardzo dedicated, sfokusowany na tym swoim celu, trenowałeś bardzo dużo. To jest może banał, ale gdzieś śledziłem twojego Instagrama, widziałem ile tych jednostek treningowych w tygodniu było, tutaj nie było miękkiej gry. Tak, tu jest robota cały czas. Staram się jako zawodnik pokazywać pełen profesjonalizm. Bardzo to lubię ogólnie w swoim życiu, żeby jak już coś robię, to robić to naprawdę dobrze i profesjonalnie. Także tutaj, jeśli chodzi o jednostki treningowe, to było bardzo dużo, ale też staram się dbać o różne metody regeneracyjne, o to, żeby mieć odpowiednią higienę snu, zachować zdrowie, bo wtedy myślę, że mogę się rozwijać długofalowo jako zawodnik, bo widzę siebie za parę lat zdobywającego po prostu najwyższe laury. Ostatnie pytanie. Chciałem zapytać nie o ciebie, ale o miejsce, o Gostyń, o wasz klub, o którym w ostatnim czasie jest bardzo głośno, bo to jesteś ty czy Damian Wrzesiński, są fajne wyniki, fajny trener, ale też znam zawodników MMA i to z najwyższej półki, którzy przyjeżdżają do Gostynia, aby tę swoją stójkę poprawiać. Gdzie tkwi ten sekret sukcesu tego klubu? Ja myślę, że tworzymy bardzo dobry system. I no nie ma co ukrywać, że najważniejszą osobą tutaj jest Tomasz Dylak, który cały ten system wymyślił i jest po prostu fenomenalnym trenerem. No ale znalazła się taka grupka osób około 2010 roku w Gostyniu, którzy chcieli zrobić coś więcej ze sportami walki i był tam między innymi mój brat, który jutro będzie przy narożniku i też zaczynał przygodę sportu walki Gostyń i walki w Gostyniu, bo walczył w MMA.
I on tak naprawdę zapoznał mnie z chłopakami z Ankosu. Ja zacząłem przyjeżdżać na sparingi, bodajże na sparingi z Mateuszem Gamrotem przed pierwszą walką z Normanem Parke. No i ja ich namawiałem, że przyjeżdżajcie do nas na sparingi, bo tam trening to jest w ogóle zupełnie coś innego. Przyjechali raz i już więcej nie trzeba było po prostu ich zapraszać. Fajnie, ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za zwycięstwo już jutro. Dziękuję. Dzięki.